Nie wszystkie obiekty znajdujące się w zbiorach muzealnych możecie Państwo oglądać na galeriach. Tak jest też w przypadku dzieł twórców nieprofesjonalnych. Dzisiaj chciałabym Państwu przybliżyć obraz Andrzeja Górnika, Muzykanci. Andrzej Górnik był jednym z ciekawszych twórców amatorskiego ruchu artystycznego na Górnym Śląsku. Urodził się w Szopienicach w roku 1949. Początkowo w ogóle nie myślał o zajmowaniu się plastyką. Trenował boks. Był instruktorem zarówno w grupie plastycznej, w której pracowali górnicy, później, będąc już na emeryturze, prowadził zajęcia plastyczne dla dzieci w osiedlowym klubie w Mysłowicach Wesołej. Związany był także z grupą plastyków działającą przy Miejskim Domu Kultury Katowice-Giszowiec, która kontynuuje tradycję grupy janowskiej. Andrzej Górnik świetnie odnajdywał się zarówno w kompozycjach abstrakcyjnych, w kompozycjach surrealistycznych, ale także w pejzażach, w portretach, malował ikony, był artystą wszechstronnym. Prezentowany dzisiaj obraz poświęcony jest innej pasji artysty, a mianowicie muzyce. Wśród kwiatów widzimy tutaj znakomitych jazzmenów, takich jak Elton John, jak Woody Allen, czy Louis Armstrong. Cała kompozycja osadzona jest w kwiatach, które symbolizują piękno muzyki, piękno sztuki. Andrzej Górnik bardzo często zawierał różne aspekty symboliczne w swoich pracach, ale było to zawsze bardzo przemyślane i bardzo uwdyczniało jego wszelkie zainteresowania. Prezentowany obraz mogliście Państwo oglądać na wystawie organizowanej jeszcze w starym gmachu Muzeum Śląskiego Raj Nieutracony, czyli o ogrodach. Zarówno ten obraz, jak i wszystkie znajdujące się w naszych magazynach obiekty czekają na swoją szansę na wystawie czasowej, zarówno w Muzeum Śląskim, jak też i w innych placówkach muzealnych, do których chętnie wypożyczamy nasze obiekty.